Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Citroen DS3. Sam skrót DS oznacza Different Spirit z angielskiego i rzeczywiście ten samochód ma zupełnie inną duszę niż reszta samochodu. Jest to także nawiązanie i oddanie hołdu starszemu modelowi DS, który w latach swojej produkcji był niesamowity, miał zamontowane ponadczasowe technologie i wyprzedzał konkurentów po kilka lat. I podobnie jest z tym samochodem, nie sposób się za nim nie obejrzeć. Podobnież jest z modelami serii DS, które mają być z założenia bardziej oryginalne i nietuzinkowe i bardziej nietuzinkowe od tych z literką C. Na przykład model DS3 jest jedynie zbudowany na bazie konstrukcyjnej modelu C3 i myślę, że jest to jego jedyne powiązanie. Sprawdźmy, co tym powiązaniem już nie jest. Jak widzimy, tył nie wyróżnia się niczym specjalnym. Bardzo przypomina właśnie Citroena C3. Widać tutaj charakterystyczny dla DS-a znaczek. A obok trójeczki znajdziemy literkę R, która świadczy o tym, że ten samochód ma sportowe zacięcie. Widzimy tutaj także kawałek karbonowego wykończenia oraz pomarańczowy spoiler, który ma bardzo długie światło stopy. W przodu dzieje się też całkiem sporo. Na przykład lampy. Lampy jednak generalnie nie są zbyt agresywne, nie są zadziorne, nie zdradzają charakteru auta. Charakter auta zdradza jednak znaczek DS, linii DS z czerwonym wykończeniem. Nieco niżej jest dosyć duży grill, spoilery oraz zamontowany, jakby wcielony znaczek Citroena. Wszystko to sprawia dobre wrażenie. You stick thin, we're well fed on the foul wax. Under the rap task force, doing more than just battle rap. You see more like we're removing your cataracts, blowing up like C4 and destroying their habitat. Okay. No dobrze, teraz. Ale tu sportowo. Miałem mówić o trzymaniu bocznym, ale tutaj są sportowe fotele. No i sportowe fotele są od tego, żeby było trzymanie boczne. Siedzisko jest w miarę długie, ale czy pozwalają na dłuższą trasę? No nie wydaje mi się. Zaraz zobaczymy. Z tyłu jest tragedia i przysięgam wam na co zechcecie, że nie ma szans, żeby z tyłu zmieściły się dwie takie osoby jak ja, a fotele były ustawione tak jak teraz, przednie w ten sposób. Naprawdę, no siedzę tyłkiem na zapięciu pasów. Ramię mam zdecydowanie ponad rolką z pasem, tak więc to jest tragedia. No niezbyt tu jest. Mam trochę mniejszy tyłek od Fikoła, więc jednak nie siedzę na zapięciu pasów. Ja siedziałem na zapięciu pasów nie dlatego, że mam tak duży tyłek, tylko dlatego, że noga lewa mi się nie mieściła nigdzie. Jest to wersja limitowana racing. A co to oznacza? No, z zewnątrz, że wygląda tak jak się prezentuje. Zadziornie, toksycznie pomarańczowe akcenty kontrastujące z czernią pokrywają i uwydatniają jedynie niektóre elementy tego samochodu. No takie jak na przykład alufelgi, co tam jeszcze Marcin? Lusterka? No, lusterka, te wstawki pomarańczowe na całym samochodzie. Tutaj w kokpicie, no i dach również jest pomarańczowy, czy też grill. Samochód ten od podstaw był budowany przez ekipę, która zajmuje się budową samochodów WRC, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale Citroen ma na koncie 5 tytułów mistrza świata WRC. Bodajże Sebastian Leb, tak? Tak, tak. No, ładnie się wkręca. No. Silnik, jaki tutaj znajdziemy, ma pojemność 1.6 i generuje moc
202 koni mechanicznych, co w połączeniu z niską masą 1240 kg daje bardzo dobry wynik. I widać to przy przyspieszaniu, widać to, gdy się jeździ. Ewidentnie samochód ma małą masę, a dużą bardzo moc. I osiągniemy prędkość maksymalną 235 km na godzinę, co jak na takiego malucha jest dobrym wynikiem, prawda? Bardzo dobrze. Zaczął się spodziewać, ten taki lekki samochód, taka moc, nie zadać nic ująć. Natomiast setkę ten samochód osiąga w 6,5 sekundy. Aż kusi, żeby sprawdzić, ale... Oczywiście, tylko na autostradzie. Oczywiście. Nie wygląda. Wzywany abonent ma wyłączony telefon lub jest... Ma moc, nie? Ma. Z tyłu cię trochę dociska, czy nie? No, dociska mnie do tego fotela. Lusterka, powiem wam, że lusterka są chyba tak identycznej wielkości, jeśli chodzi o te zewnętrzne, jak w normalnym DS3. I są dosyć sporej wielkości. To widoczność do tyłu, no teraz to nie jestem w stanie tego za bardzo sprawdzić. Teraz po prostu tylko widzę samochody, które za mną jadą. Ale wydaje mi się, że... Nie, że właściwie dobrze się będzie parkować, ponieważ jest takiej samej wielkości jak w normalnym DS3. Pas właśnie mi przecina tętnicę szyjną. Za chwilę sprawdzę, jak samochód zachowuje się na zakrętach. Nie mówię, że będę to robił przy jakichś dużych prędkościach, ale na pewno nie przy takich normalnych. Ale podejrzewam, że samochód będzie się sprawdzał bardzo dobrze, bo ma specjalnie poszerzoną przednią, jak i tylną oś, żeby, prawda, no nie bujał się. Jest to samochód ze sportowym zacięciem, tak więc tak jest. Powinien zachować się bardzo dobrze. Sportowy zacięcie. Szkoda, że nie możemy pojeździć po jakimś torze, aby sprawdzić go w środowisku, w którym najprawdopodobniej czuję się najlepiej. Mimo, że jest to samochód bardziej sportowy niż Audi A1, ta kierownica chodzi zdecydowanie lżej, czyli jak widać można się postarać i można zrobić taki samochód, żeby i był sportowy, i dobrze manewrował się po mieście. Tak więc no, to mi się tutaj, to jest na plus zdecydowanie. Jak w Audi ta kierownica była bardziej toporna. Ale jak się przyspiesza, no powiem szczerze, że przy przyspieszaniu aż mózg wbija się w opony mózgowe. Na to, że samochód jest no w gruncie jeszcze twardy, wpływa też fakt, jakie mamy założone felgi i do tego opony. No, felgi są bardzo duże, tak samo, bo to jest nasze 18 cali. I do tego niskoprofilowe opony. Tak więc no to też wpływa na pewno na komfort jazdy. Ale no nie oszukujmy się, gdybyśmy nie mieszkali w Polsce, tylko w Niemczech czy w jakimś cywilizowanym kraju, nie wiem, Francja, w którym drogi są równe, proste, bez dziur, to nie byłby żaden problem. To ładnie móc delikatnie zahamować, ale no i prawda, mocne to bezpieczne na pewno są. Szkoda, że oparcia siedzeń z tyłu są z twardego plastiku. No, to prawda. A co tu można powiedzieć o systemie nagłaśniającym? Mamy tutaj zamontowany tak zwany system Hi-Fi. Kierunkowskaz byś włączył, barania. Który polega przede wszystkim na tym, że mamy zamontowany na środku dodatkowy głośnik na desce rozdzielczej pod szybą, który zdecydowanie poprawia jakość muzyki, której słuchamy właśnie, i naprawdę ten dźwięk fantastycznie roznosi się po samochodzie. Załóżmy, że jesteście głodni, no i macie ochotę na kanapkę. Idziecie do baru kanapkowego, których jest całkiem sporo na naszym rynku, ale nie będę wymieniać ani jednego, bo to nie jest audycja z lokowaniem produktu. No i właśnie w takich barach macie możliwość wybierania sobie kanapek, jakie chcecie. Możecie przebierać pośród różnych pieczyw, później dobieracie, czy chcecie ser, paprykę, pomidory, no to właśnie ja bym sobie tak wybrał, ale nie mam nożaka do cięcia. No właśnie, czyli mamy taki pełen zakres personalizacji, później jeszcze pytają się nas o majonez, przeprawy, ale słyszałem coś, że tak samo z taką personalizacją jest w naszym DS3. No i zobacz, jak jest. Ui.
Do personalizacji wnętrza wlicza się na przykład ta listwa na desce rozdzielczej, która obejmuje tutaj zegary, loty, znaczy wyloty powietrza, ekran LCD oraz dwa przyciski. Możemy ją mieć w różnych kolorach. W naszym przypadku jest ona egzotycznie, toksycznie pomarańczowa. Możemy również personalizować tutaj gałki zmiany biegów, które tam są w różnych rodzajach. Również dywaniki, które też są tam w kilku tam rodzajach. Oraz rzecz jasna tapicerka. Wszystko to sprawia, że samochód może stać się wyjątkowy. O, bym zapomniał, bardzo ważna rzecz. Można mieć różne kolory kluczyków. A więc co to sprawia? Sprawia, że nasz Citroen DS3 może być bardzo wyjątkowy. A tylko dodam, że jeśli mamy DS3 Racing, to jesteśmy już naprawdę mega indywidualistami. No dobrze, no to podsumujmy ten czas dzień. Pożegnań. Jest smutno? Tak sobie. No, trochę, no. Samochód miał wielką moc i na pewno wywarł na nas wielkie wrażenie, tak? Aż właściwie się zmęczyliśmy tym wrażeniem i tą adrenaliną. Naprawdę, bo połączenie takiego przyspieszenia z mocnymi hamulcami naprawdę przyprawia o ból głowy. Mózg się ciągle obija non stop. Tak, no. Tutaj jedzie do tyłu, jak przyspieszamy, a później jedzie do przodu. Naprawdę. No i właściwie przez cały dzień rzadko włączaliśmy radio, które tam też powinno dobrze grać, bo ma hi-fi system. Tak, żeby posłuchać tego silnika, taki naprawdę rasowy, taki citrenosko-rajdowy WRC. Tak, tak. Dźwięk naprawdę super. No, ale tak, jak to jest z wygodą w tym samochodzie? Wygoda jest... Wygody nie ma właśnie. Nie, na krótką metę dla kierowcy i pasażera jest. Na dłuższą trasę już wątpię. A z tyłu, no chyba tylko dla dziecka, które siedzi w foteliku. I jeszcze najlepiej, żeby pasażera obok tu kierowcy nie było, żeby dziecko mogło sobie nóżki normalnie wyprostować. Tak, właśnie, bo... Miejsca jest mało. Naprawdę. Podróż raczej z tyłu nie jest... niczym przyjemnym. No tak, no bo ten samochód po prostu... przykuwa swoją uwagę. Zwraca uwagę. I tyle, no. No i tyle. W następnym odcinku przetestujemy też na pewno jakiś fajny samochód, chociaż niekoniecznie. Chociaż zobaczymy. Zobaczymy, czy przetestujemy. Zobaczymy, czy przetestujemy i zobaczymy, czy będzie fajny. A tymczasem będziemy już się powoli zmywać. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Tak. Samochód przetestował dla Państwa Łukasz Zaczyński, czyli ja. Marcin Gleźlak, czyli ja. No i miło mi było z Tobą spędzić ten dzień, jak zwykle. Wiem, że to trochę brzmi tak niedobrze. Ciepło. Akurat tak do tego samochodu. Tak. On jest taki unisex, no, jak to powiedziałeś. Jak świnka morska. Ani to świnka, ani to morska. Dokładnie. Piękno to są. No dobrze, no to do następnego tym przyciskiem tutaj na tym kończymy ten odcinek. Niesamowitym, indywidualnym kluczyku. Nie mainstreamowym. Nie mainstreamowym. Undergroundowym. Tak. Nie tusińcowym i oryginalnym. Zamykamy ten odcinek jak samochód i do następnego. Tak. Do następnego odcinka.